Karczyzach, na Dewiance Sąd 2 Etrze. Słuchaj na YouTube w internecie na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebe. W Radiu Kaszebe pora na naszą rozmowę dnia. Dzień otwarty w Zespole do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR w Kartuzach. Czy zastanawiasz się, czy podjąć się opieki nad dzieckiem pozbawionym rodzinnego ciepła i troski, ale masz wątpliwości? Martwisz się, czy podołasz temu zadaniu, czy zdołasz pokochać obce dziecko? O tym już teraz w naszej rozmowie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach Grzegorz Mikiciuk jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Na początek chcielibyśmy tak, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, chcielibyśmy zapytać pana, naszych słuchaczy pytamy od godziny 6, bo my zawsze coś z nimi takiego śmiesznego próbujemy zrobić, aby ten poranek był poranek tak udany, miły i sympatyczny. No i zaczepiliśmy dzisiaj w temacie złotej rybki. Tak, pytamy o to, że gdyby nasza rybka złota mogła spełnić jedno życzenie, jedno tylko, nie trzy. To czy od razu zapowiadamy, że nie pytamy o to, żeby spełniła więcej niż jedno. Gdyby takie jedno mogła spełnić, jakie to było życzenie? Moim zawodowym marzeniem jest stworzyć taki system i mieć taką ilość miejsc dla dzieci w pieczy zastępczej, szczególnie tej rodzinnej, która by zadowalała i zaspokajała wszystkie potrzeby. A te potrzeby są niezwykle ogromne, szczególnie w ostatnim czasie, szczególnie po pandemii, szczególnie w tych całych kryzysach wojennych, konfliktów z Ukrainą. Szczególnie w tych kryzysach takich związanych z brakiem odpowiedniej opieki dla dzieci ze strony rodziców biologicznych. To zawodowo, a prywatnie? A prywatnie? Zdrowia tylko. Zdrowie najważniejsze. A dokładnie. Są, a resztą można kupić. Resztą sobie poradzimy. No właśnie, to teraz właśnie do tych spraw zawodowych przejdziemy. Czym dokładnie zajmuje się Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR w Kartuzach? Szanowni państwo, Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej w naszym centrum to najliczniejsza grupa pracowników, bo to jest 13 pracowników. To jest 9 koordynatorów, 3 psychologów. Mamy również specjalistę do spraw pracy z rodziną oraz takiego specjalistę administracyjnego oraz kierownik zespołu pieczy zastępczej. To przede wszystkim szeroko pojęte wsparcie dla rodzin zastępczych, dla dzieci, które tam są, które trafiają do pieczy z różnymi deficytami, problemami. Każdy koordynator ma dedykowaną liczbę rodzin, z którymi pracuje, z którymi współpracuje, z którymi rozmawia, spotyka się, których odwiedza, ponieważ taka jest rola koordynatora i na bieżąco koordynuje wszystkie działania, i te dobre, i te złe. Oprócz tego, w ramach naszej działalności, szczególnie właśnie Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, prowadzimy szereg takich akcji, które są już od lat zaczerpnięte i kontynuowane, a mianowicie prowadzimy klub młodzieżowy Tornado, to jest nowa nazwa, dzieciaki same wymyśliły tą nazwę, same głosowały na tą nazwę, który skupia dzieci już tak mniej więcej od 12-11 roku życia, abyśmy mogli z nimi pracować, spotykać się i przygotowywać ich do fajnego, samodzielnego takiego przejścia w proces usamodzielnienia, abyśmy mogli ich dobrze przygotować. Obecnie mamy 26 wychowanków, to są wychowankowie i z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z rodzin zastępczych, które niezwykle chętnie przyjeżdżają i spotykają się. Tak na marginesie powiem, że kiedy rozmawiamy na przykład z wychowawcami w placówkach i pracownicy mówią, a tu Jasiu, Zosia, macie jeszcze jakieś zajęcia. Nie, nie, pani Aniu, nie, nie, bo my we wtorek mamy klub młodzieżowy. Także to jest też chyba największa taka reklama tego klubu. Przywiązali się do niego. Przywiązali się, czują się tam dobrze, czują się bezpiecznie, decydują o tym, co będzie w klubie, sami też zgłaszają swoje propozycje, a takim fajnym elementem na właśnie tym dniu otwartym, które planujemy 31 maja, będzie udział 12 uczestników tego klubu jako wolontariuszy. Zanim przejdziemy do tego dnia otwartego, to ja bym chciał jeszcze zapytać o skalę problemów w powiecie kartuskim. Są chętni, żeby zostać opiekunami, rodzicami zastępczymi? Chętnych nam brakuje. Mamy więcej zawsze dzieci niż możliwości. Co zrobić, żeby to odwrócić? To jest właśnie takie zasadnicze pytanie, które spędza sens powiek nie tylko mi, jako dyrektorowi Kartuskiego Centrum, ale wszystkim koleżankom i kolegom w województwie pomorskim, ale też w całej Polsce. Jest to problem globalny. Nad tym problemem zastanawiamy się, rozmawiamy, szukamy różnych rozwiązań, nie tylko tych finansowych, ale szukamy też rozwiązań organizacyjnych. Stwarzamy ofertę, która jest naprawdę dostosowana do naszych potrzeb. Staramy się współpracować bardzo szeroko i prowadzić różne działania.
działania, które sprzyjają wsparciu rodzin zastępczych. I tak na marginesie, takim małym takim działaniem jest, mamy dobry kontakt z gabinetem psychiatry dziecięcego, gdzie widzimy w Polsce ogromny deficyt, który jest w stanie nam pomóc diagnozować i koordynować proces leczenia danego dziecka. To jest jeden takich z drobnych elementów, które posiadamy. Natomiast na pewno problem dotyczy nie tylko właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, naszego powiatu, bo można powiedzieć, że mniej więcej w skali powiatu około 26 do 30 dzieci obecnie czeka na zabezpieczenie, na ten bezpieczny dom. To jest duże zapotrzebowanie na rodziny zastępcze. Jakie są obecnie największe wyzwania związane z pieczą zastępczą, panie Największym dyrektorze? Wyzwaniem jest pozyskanie nowych kandydatów. Nowych kandydatów, tak zwanego nowego na rybku. Widzimy, że boją się? Ludzie pewnie boją się, ale myślę, że ta obawa wynika też z pewnej niewiedzy, nieświadomości. Myślę, że dożyliśmy takich czasów, że, kiedy ktoś już jest ustabilizowany zawodowo, rodzinnie, to chciałbym mieć też trochę tego świętego spokoju, na marginesie mówiąc, tak? Natomiast no, piecza zastępcza nie jest czymś takim związanym ze świętym spokojem. To jest też pełen wyzwań, okres działania, pełen też radości, satysfakcji, ale też problemów. Od tych problemów i też satysfakcji jesteśmy my jako piecza zastępcza. Obecnie przygotowujemy siedem nowych rodzin, które szkolimy na kandydatów na rodziny zastępcze, jednak to jest dalej w dalszym ciągu za mało. Widzimy, że te stare rodziny, w cudzysłowie stare, ale można powiedzieć bardzo doświadczone i takie rzetelne, no będą powoli też wykruszać się, tak? Będą przechodzić na zasłużone emerytury, a brakuje tego nowego na rybku, nowych osób, które przejęłyby pałeczkę. To może powiedzmy, jakie są korzyści takie najważniejsze płynące z pełnienia funkcji rodziny zastępczej, żeby po prostu zachęcić te osoby, które być może taką rodzinę zastępczą chcą stworzyć? Na pewno oprócz tych rzeczy finansowych, bo wiadomo, finanse do życia są potrzebne. To są świadczenia na dzieci wypłacane przez powiatowe centrum. To jest wiadomo świadczenie 800+, świadczenie 300+. To też wsparcie koordynatora naszego, który jest w stanie zaoferować różne możliwości wsparcia w postaci psychologa, psychoterapii dla dziecka, w postaci gabinetu psychiatrycznego i innych rzeczy. Natomiast takimi wyzwaniami później, kiedy rodzina już przejdzie pewien etap, może zostać rodziną zawodową, wtedy przysługuje również wynagrodzenie, przysługują przy większej ilości dzieci osoby do pomocy, które też finansujemy i widzimy tutaj jest dosyć duże wsparcie. Natomiast co trzeba mieć takiego? To trzeba czuć w sercu, w sobie. To trzeba czuć takie powołanie do bycia właśnie rodziną, bo to jest niezwykle odpowiedzialna praca. To jest praca cały czas, 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez cały rok. To kontynuując ten wątek, panie dyrektorze, jak wygląda proces kwalifikacji szkolenia dla osób, które chciałyby zostać właśnie taką rodziną zastępczą? Proces kwalifikacji wynika z przepisów, które są ustanowione i jest to 60 godzin szkolenia, 50 godzin teorii, 10 godzin praktyki realizowane przez nasz zespół, naszych ludzi. Mamy tą przyjemność, że po raz trzeci otrzymaliśmy decyzję ministra rodziny na tak realizację programu szkoleniowego według naszych zasad, według naszych tutaj wymogów i według naszych programów edukacyjnych. Planujecie teraz dzień otwarty w Zespole do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Jakie atrakcje i wydarzenia są planowane? Tak, oprócz tych takich zwykłych, typowych przygotowujemy się do tego dnia od pewnego czasu. Jakby takim punktem kumulacyjnym i takim punktem decydującym o tym, że robimy to pierwszy raz w takiej formule, było to, że udało nam się w końcu w roku 2023 rozbudować, pozyskać dodatkowe środki dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu Powiatu Kartuskiego, Rady Powiatu Kartuskiego. Otrzymaliśmy ponad 2 miliony złotych, które udało się spożytkować, połączyć budynki, wyremontować, zaadoptować i więc możemy pochwalić się tym, co mamy na miejscu, odpowiednio je wyposażyć i te nowe pomieszczenia dedykowane są przede wszystkim zespołowi pieczy zastępczej, a takim dodatkowym bonusem jest to, że udało nam się poprawić dostępność dla osób niepełnosprawnych w tym budynku. I w tym momencie, kiedy już otworzyliśmy ten budynek,
pokazaliśmy światu, pokazaliśmy też wszystkim naszym mieszkańcom, podjęliśmy decyzję, że w tym roku z uwagi na też taką dosyć swoistą kumulację i Dnia Dziecka, i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada w Boże Ciało w środę 30 maja, robimy 31 pośrodku spotkanie. Zapraszamy wszystkie osoby niezdecydowane. Wszystkie osoby, którym na sercu leży los dziecka, drugiego człowieka, aby mogły przyjść, poznać nas, zobaczyć. My się zajmiemy dorosłymi w sposób profesjonalny, ale też w niezwykle profesjonalny sposób zajmiemy się dzieciakami. Mamy moc atrakcji dzięki naszym partnerom. Będą gofry, będą warsztaty zdobienia babeczek, będą zamek dmuchany będzie, bo ta przestrzeń nie jest zbyt duża. Mamy wóz strażacki, wóz policyjny, mamy animatora przygotowanego, będzie malowanie buziek i różnych wiele innych takich ciekawych rzeczy. Będzie też fotograf, który będzie później udostępniał zdjęcia profesjonalnie zrobione dla tych wszystkich zainteresowanych. Ten dzień otwarty kiedy, panie dyrektorze, przypominamy? Ten dzień otwarty organizujemy teraz w piątek, 31 maja. Zapraszamy w godzinach od 10 do 14 do Kartuskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Znajdujemy się od wielu, wielu lat, od początku, na ulicy Mściwoja 2, 20, za Urzędem Pracy. Także serdecznie wszystkich zapraszamy, wszystkich mieszkańców powiatu kartuskiego. To jeszcze jedno pytanie na koniec. Do kogo kierujecie zaproszenie na dzień otwarty? Jakie informacje będą mogli uzyskać uczestnicy? Przede wszystkim będą mogli uzyskać informacje, jak zostać rodziną zastępczą, co trzeba zrobić, jak przejść i co za tym idzie, jakie świadczenia. Poznają nie tylko tych najważniejszych ludzi z zespołu rodzinnej pieczy zastępczej, ale poznają też osoby, które zajmują się tymi świadczeniami, tą taką typowo administracyjną pracą, decyzyjną, którzy opowiedzą również o arkanach naszej pracy. O tym wszystkim opowiadał Grzegorz Mikiciuk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. No i zapraszamy w piątek. Oczywiście, jak najbardziej, czekamy z niecierpliwością. Mamy nadzieję, że słońce dopisze.